Czas pandemii był niezwykle trudny dla podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej. Wymuszone zamknięcie placówki, a tym samym brak zajęć spowodowały regres w terapii osób niepełnosprawnych. Kto tylko mógł się kontaktować z psychologiem, mógł się kontaktować z instruktorami i wiem, że indywidualne takie kontakty były naszych podopiecznych z pracownikami. Może nie na jakąś dużą skalę, ale były. I ta współpraca odbywała się w ten sposób. Jeżeli chodzi o regres, myślę, że na pewno tu się mogę również zgodzić z tą wypowiedzią, ponieważ rzeczywiście dało się to odczuć, też nie w stosunku do wszystkich osób, ale do dużej części tak. Na powrót do zajęć podopieczni WTZ-u czekali ze zniecierpliwieniem. Zainteresowanie naszą placówką jest duże. Świadczy to po frekwencji, jaka jest po podsumowaniu każdego miesiąca od 82 do 87% obecności na zajęciach. Nie ukrywam również tego, że są indywidualne osoby, które jakieś tam zagrożenie czują i na zajęcia chodzą wyrywkowo. Wszystkie formy terapii odbywają się na nowych zasadach, oczywiście z zachowaniem wysokiego reżimu sanitarnego. Organizacja pracy zmieniła się diametralnie. Dotychczas zajęcia odbywały się w dwóch pracowniach tematycznych, teraz tylko w jednej, a po miesiącu następuje zmiana pracowni. Dużym utrudnieniem jest również przeprowadzenie rehabilitacji. Uruchomiliśmy hydroterapię i to też dla tych osób najbardziej potrzebujących, nazwijmy to, ze spastycznością. Natomiast praktycznie nie prowadzimy rehabilitacji na sprzęcie specjalistycznym jak magnetronik, prądy, laser z tego względu, że no byłaby to skórka za wyprawkę, uruchomienie tego urządzenia i później dezynfekcja, odczekanie, aż te wszystkie opary znikną, to jest praktycznie jedna góra, dwie osoby dziennie. Warsztaty terapii zajęciowej Szansa mieszczące się w budynku przy ulicy Żabiej wyposażone są w 15 pracowni, w których prowadzone są różnorodne zajęcia, m.in. z koralikarstwa, modelarstwa, florystyki, informatyki czy plastyki. Każdy dzień dla osób niepełnosprawnych to wielkie wyzwanie, zwłaszcza w dobie koronawirusa. Z pomocą instruktorów, opiekunów w WTZ-cie przyzwyczajają się do nowej rzeczywistości.